No hej, zrobimy recenzję. W życiu każdego fotografa przychodzi taki moment, że nie jest w stanie zmieścić się już do jednej torby. Kobiety to zrozumieją, bo one ogólnie nie mieszczą się do jednej torby, a ja będąc jednocześnie kobietą i fotografem, to już w ogóle mam problem, bo ja nie jestem w stanie zmieścić się totalnie do jednej torby, nawet do dwóch. Nie no, z każdym rokiem przybywa mi sprzętu, obiektywów, body, lamp, no i po prostu moja jedna torba nie starcza i po prostu stwierdziłam, że czas na zmiany. Czas kupić coś nowego. Czas zmienić perspektywę patrzenia na torby. A że zakup nowej torebki przez kobietę i to jeszcze wymuszone jest czymś bardzo przyjemnym, także z przyjemnością kupiłam sobie nową torbę. Czego szukałam? Szukałam czegoś, co pomieści przynajmniej dwa body. Kilka obiektywów, kilka lamp i jakieś akcesoria na zasadzie baterie, kabelki itd., itd. Może też telefon, laptop. Generalnie im więcej, tym lepiej. Chciałam, żeby była torbą na kółkach. Starzeję się i też często bolą mnie plecy, przez to chciałam odciążyć swój organizm i nie dźwigać tego wszystkiego na plecach, tylko sunąć to po ziemi. I tak oto mój wybór... I tak oto mój wybór padł na tą torbę! Ma kółka i... I oto ona. Teraz powiem Wam, jakie ona ma wady i zalety. Używam ją już od ponad roku, więc coś na ten temat wiem. Nie no, skupię się na wadach, zalety są bez sensu. Wszystkie zalety masz opisane na stronie producenta, że jest pakowna, że jest taka, uwaga. Nigdzie Ci nie napiszą prawdziwych wad. No to ja Ci powiem, jakie są wady, niekoniecznie tej, ale ogólnie torby na kółkach, jeśli zamierzasz taką zakupić. Akurat największą wadą tej mojej torby jest to, że nie można jej już nigdzie kupić. Nie wiem, czy to jest w sumie wada czy zaleta, ale to jest trochę dziwne. Nagrywam to wideo w grudniu, a torbę zakupiłam jakoś w kwietniu i już jej nie ma. Na tej mojej konkretnej torbie brakuje mi takiej zewnętrznej kieszonki, którą bym mogła wcisnąć, nie wiem, jakąś baterię, telefon, butelkę z wodą, cokolwiek na ostatnią chwilę, co akurat jeszcze znalazłam, bez konieczności otwierania całości torby. No, niestety tu nie ma takiego komfortu, jak na przykład zapomniałam włożyć jakiejś baterii, no to muszę otworzyć całą torbę i włożyć tam baterię i potem ją zamknąć. No i tyle. No, butelkę wodą muszę trzymać w ręce. Moja torba ma taką rączkę, taką jak na lotniskach, nie? Jak jest za ciężka, to często przewraca się na plecy, co jest niebezpieczne dla sprzętu, a moje serce wtedy mocniej zaczyna bić, bo nie wiem, co się zdarzyło w środku. W środku torby znajduje się widoczny stelaż, co może nie jest wadą, bo jest ładnie ukryty, ale przez to mieści się mniej sprzętu. Niby jest fajna pakowna, ale jest troszkę mniej jakby miejsca w miejscu. Z boku ma takie coś, użyłam to tylko raz, niby to jest na statyw. Nie polecanko. Albo wypada, albo się nie trzyma. Bez sensu. No i po zapakowaniu całości tej torby jest ona bardzo ciężka, no ale to w sumie normalne i dzięki temu, że ma kółka, nie muszę jej dźwigać na plecach, a mogę ją tylko ciągnąć. Chociaż z drugiej strony brakuje mi możliwości niż jej na plecach. Ona nie ma żadnych pasów, dlatego brakuje mi tego, żeby nosić ją na plecach. Czasami jak na przykład są jakieś kamienista droga, czy jakieś większe wertypy piasek, albo jak idę po schodach, albo jak kamykach jakichś, no to fajnie byłoby to możliwość, żeby włożyć ją na plecy jednak mimo wszystko, ale no to takiej możliwości nie ma. Takie torby mają też możliwość włożenia laptopa. Tylko tak jak mówiłam, one się przewracają często na plecy, czyli na laptopa. Ja nie zalecam, żeby tam trzymać laptopa, zawsze laptop mam w oddzielnej torbie, tak w ręce noszę. Też jest to wygodniejsze i też praktyczniejsze według mnie. No i tyle. Jeśli chcesz kupić torbę fotograficzną na kółkach, ja Ci mówię, kup ją. Ale nie jak robisz wesela, nie jak robisz reportaże. Zastanów się, po co Ci ona będzie potrzebna. Jak na przykład dużo podróżujesz, super pomysł. Jak dużo się przemieszczasz, długodystansowe trasy pomiędzy na przykład jedną lokacją a drugą, gdzie nie masz możliwości dojazdu samochodem, to też jest super opcja. Także nie hejtuję, a polecam. Zostaw po sobie jakiś tutaj ślad, jeśli Ci się podobał ten film, jeśli cokolwiek z niego wyniosłeś dla siebie i widzimy się kiedyś indziej.